Siema internety, witamy Was z bratem w kolejnym Q&A. Siemano, na samym początku, zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, iż spośród wielu pytań wybraliśmy pytania te, co już się na przykład nie powtarzały na Q&A, dlatego żeby się też nikt nie obraził. No ale też niektóre pytania się też powtarzały, także powybieraliśmy te najbardziej odpowiednie. Tak I jest. co? No i możemy przejść do Q&A, Tak, nie? lecimy z koksem. Lecimy z koksem. Czyli pierwsze pytanie od TT49. Ile dałeś za NH? Wtedy około 100 tysięcy. I następne pytanie od Mr. John D. Planujecie może kiedyś przerobić oborę, żeby można było rozdawać paszę paszowozem? Nie da się tego zrobić u mnie w ogóle, za wąska jest. Pytanie następne od Paweł Tracz. Sławek, może warto zainwestować w Zetora 7245 lub 7745 do rozsiewacza i opryskiwacza i na przykład do siewnika, gdyby pogoda nie dopisywała tak jak w tym roku? No to od tego mamy podobny ciągnik o podobnej mocy, czyli New Hollanda, w razie czego. No cóż więcej mogę powiedzieć? Pytanie od Rolkom. Zatarłeś kiedyś swojego Ursusa? Nigdy. Kurde, widać wprawiony. Następne pytanie od Ursus Bizon. Ile daliście kasy za Zetora i który jego rok? Rok jest? Pozdrawiam, również pozdrawiamy. Tak. Zważywszy na to, że kupiliśmy go kawałek czasu temu, bo to już kilka lat minęło dobrych. Wtedy ponad 20 tysięcy chyba. I rocznik 87. No, także już Zetor u nas jest dość Jest, jest długo. już sporo czasu. A ceny się zmieniają oczywiście Zetora. Teraz zdrożały. No Nie właśnie. staniały. Następne pytanie od Eryk Scheiber. Czemu sprzedaliście Ursa 385? Ponieważ nie był nam potrzebny na tamte czasy. No właśnie, jeszcze Jeszcze bez przodka. bez przodka. Taki ciągnik, no. No dobry ciągnik, ale tak, duże spalanie, a bez przodka niewiele zrobi. No właśnie. Następne pytanie od Marcin C360. Czy planujecie zrobić nadstawy do jednej z przyczep? Być może w przyszłości, chociaż no nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo mamy tę jedną osiową wywrotkę, którą wozimy zboże. Jeśli będziemy wozić na dwie lub trzy przyczepy kiedyś, no to może zrobię do tej czterotonówki, bo ma ramę prostą i nie złamie się przy kierowaniu. Kolejne pytanie od X Wojownik X2040. Czy planujecie założyć kabinę do C4011? Nie ma takiego sensu. Wystarczy jeden jest z kabiną, drugi bez. Dla wygody, nie? Dla wygody. Następne pytanie od Dawid Farm. Co myślisz o starszych Deutschfahrach z serii Agrostar? Słyszałem opinie na internecie, że to są jedne z lepszych traktorów. Prawdopodobnie lepsze od tych nowszych z lat 90., późniejszych już. Że bardzo twarde i wytrzymałe. Mniej awarii jest niż tych nowszych. Tak słyszałem tylko, no ja nie jestem w stanie tego potwierdzić dokładnie, czy tak jest. Ale z tego, co czytaliśmy opinie, to większość, co pisała o nich, to że to są właśnie te agrostare są lepsze od agrotronów. Czyli czynniki godne Godne polecenia. polecenia, prawdopodobnie. No, nie miałem z nimi styczności nigdy. Pytanie od Rolasy Team. Czy polecasz Merlo? Czy też nie? Co ja mogę powiedzieć na ten temat? No, pracuję czwarty rok u nas, no. No chodzi, no. To tak samo ja bym miał na przykład inną ładowarkę i by chodziła, to też bym mógł powiedzieć, no polecam ją. No tak, u Ona, jednego to ma ma drugi. pracować, tak, to ma Tak. pracować, a jak chodzi, to chodzi, a każda się może spiczyć w każdej chwili. No. Jakakolwiek część. Tak, no, robi co roku u nas coraz więcej motogodzin, kupiliśmy, miała trochę ponad dychę, już mało co dobija do 12 tysięcy godzin. No i następne pytanie od tego samego użytkownika. Czy polecasz zgrabiarkę? Jedna z najtańszych na rynku polskich zgrabiarek. Ile to mamy, dwa sezony? No. Na pewno jest dwa sezony. Tak. No i sobie chodzi. Bez Nic nie. jakichś tam zarzutów. Zarzutu. No chodzi na razie, jest dobrze. Podgrabiamy to siano kiszonkę. No tyle jest tam 300-400 rolek robimy. Pytanie od pracowity 197. Ile razy dziennie dajecie świniom jeść i o której? Pozdrawiam Was. My również Cię pozdrawiamy. To ile razy dziennie? No rano i wieczorem się daje, bo mamy na to jeszcze stary system korytowy. No. Dwa razy, no nie, no to wiadomo wtedy. Pytanie od Ursus C360 1987. Czemu nie prasujesz Zetorem, a NH zwozisz?
W takim przypadku mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o żniwa, Zetor ma wyjęte akumulatory do Bizona, to już odpada, więc prasuje New Hollandem, a brat, w tym roku brat z kolegą zwozili, no i rozładunek jest oczywiście ładowarką, żeby się ładowarką tam nie krzątać gdzieś po drogach daleko, to ten, to ona sobie tylko rozładowuje zestawy. A jeśli chodzi o jesień czy wiosnę, no to, czy wiosnę, no lato, no bo to maj, czerwiec zaś robi się, no kiszonki na jesień. No to jest taka sytuacja, że na przykład jesienią, no to ja z etorem robię całkiem co innego, jest zapięty na przykład do pugaczy, tam do innych rzeczy, a New Holland już chodzi tylko przy prasie, no i tak jakoś wygodniej jest mi prasować nim, krótki jest, zwinniejszy bardziej. No, także jakoś sobie tak radzimy, nie? Tak. Pytanie od Bartek TD5050. Co byś wybrał przy kupnie ciągnika? New Holland TM135 czy Ursusa 1224? Pozdrawiam, jeśli chodzi... również pozdrawiam. Tak, nie? Jeśli chodzi o ten czas, jaki mamy te ciągniki, to rzeczywiście wolałbym New Hollanda TMK, ponieważ odpowiednikiem Zetora jest właśnie ten Ursus 1224, no, czyli to, co już mamy, to wolałbym tę TMK. Oczywiście wiadomo, wygoda, no i pracy i po prostu to już jest całkiem inny ciągnik, wiadomo, ale co mogę powiedzieć, no do TM-ki na pewno będą droższe części niż do Ursusa, więc kogoś nie stać jest, bo nie ma zbyt dużego, no zbyt odpowiedniego gospodarstwa czy dochodów na to, żeby inwestować w drogi ciągnik, to wiadomo, polecałbym Ursusa, no przecież polskie. Kolejne pytanie od Agro Ostrowo. Sławek, czy opłaca się kupować Ursusa 1224? Ktoś, kto nie ma ciągnika takiego właśnie powyżej 100 koni, a chce kupić, żeby sobie ułatwić pracę. Tak. A także jak go nawet nie stać na coś, nowszego, no to 1224 czy 1204 to jest bardzo dobry sprzęt, gdyż spalanie aczkolwiek nie jest takie duże, co niektórzy w opiniach mówią, więc i części są ogólnie dostępne wszędzie i można powiedzieć, każdy mechanizm zrobi koło tego. Więc bardzo polecałbym taki ciągnik kupić. Pytanie od Kuba Bielawny. Czy macie w planach zrobić typowo garaż do naprawy maszyn, ale jeśli tak, to wolisz drewniany remontować, czy postawić betonowy? Wolałbym coś postawić, bo no drewniany to wiadomo, no, wieje jak skończy się zimno też jest. Robisz w takim garażu? Tak. W zimę ciężkie warunki. Ciężkie warunki, no u nas jest to co jest, no to stare budownictwo takie jest, no i nie ma na razie takiej możliwości, żeby kupić materiału i tak postawić sobie znikąd. Tak. Następne pytanie od Kuba Bielawny. Czy nagrasz, czy zrobisz vloga z odstawy świń i czemu nie robicie kiszonki z liści buraka? Podstawa świń. To się zazwyczaj zaczyna 5-6 rano, to jest ciemno i tak nic nie będzie widać i tak nic nie będzie widać. No. A jeśli chodzi, czego nie robimy kiszonki z liści buraka, zadałbym temu koledze pytanie, skąd mam wziąć liścia buraka? Jak nie mamy buraku. I na okolicy to nikt nie ma buraku. No. Następne pytanie od Eugenius Team. Planujecie w przyszłości paszowóz? Oczywiście, że nie. No po co nam jest ten paszowóz potrzebny, jak i tak nigdzie nim nie wjadę i choćbym przerobił swoją oborę chlewnie, jak tam kto woli. Chyba oborę, bo to chodzi obora. O... Obora. Chlewnia to bardziej typowo na... Świnie, no ale u nas to jest... No. Nie kupię, bo nigdzie nie wjadę tymi i po przodkach też nigdzie nie wjechałbym, bo się nie da po prostu. To jest stare budownictwo no nie wiem, jakby to powiedzieć, musiałyby krowy chodzić na luza w oborze, a jeździ na podwórku. Wypuszczane do jedzenia, no. A tu jest ciasno u nas, nie jest, kurczę, super. Również pozdrawiamy. Tak jest. Następne pytanie od Adam Zarzycki. Twoim zdaniem lepiej kupić starszego Zetora po remoncie, czy jakiś nowszy ciągnik? Zależy od specyfikacji gospodarstwa i od kasy. Tak, bo tutaj jeszcze od myśli danego kogoś, kto chce kupić ten ciągnik, no bo są takie gospodarstwa, co mają mało hektarów, a mają nowsze ciągniki, a są takie, co mają dużo hektarów i robią tylko właśnie Ursusami, Zetorami i wolą kupić drugiego lub trzeciego nawet sześciocylindrowego tam Ursusa czy Zetora niż pchać się w nowe, bo wiadomo, jeśli ma kto robić się na ten ciągnik, to
to oni i tak zrobią tymi traktorami, a każdą awarię mogą nawet zrobić sami drobniejszą. A przy tych nowszych, no to już niestety, ale jak ustaniecie o nich, to serwis, no i tu jest trzeba liczyć z kosztami dużo, dużo większymi niż utrzymanie starszych ciągników. No to jest ten minus tych nowych ciągników. Chociaż no wiadomo, nowy to jest komfort, no ale nie każdego jest stać na ten komfort i nie każdy po prostu ma ochotę kupić nowy ciągnik i spłacać go. No tak, ale tutaj jest, to jest właśnie to magiczne tutaj słowo, nawet w tym pytaniu. Starszego Zetora, czy jakiś nowszy ciągnik? No wiadomo, no, jak kogoś jest stać na starszego Zetora, to kupi starszego Zetora, jak na nowszy, no to... Niektórzy kupują starszego Zetora, czy tam Ursusa do remontu. No właśnie. No, bo im też się to opłaca bardziej do remontu kupić za mniejsze pieniądze. Bo cena jest inna. Cena mniejsze pieniądze i potrafią sami zrobić, to sobie wyremontują, tak. Tam odmalują i też będą nie robić. No. Właśnie, magiczne no, a nowszy ciągnik nie zawsze znaczy lepszy, bo też jak kupisz używany 20-letniego jakiegoś zachodniego, to nie znaczy to, że on będzie chodził. Na pierwszy rzut oka będzie chodził, ale nie wiadomo jak będzie w pracy. Właśnie. Ale tak, dlaczego poprzedni klient go sprzedawał? Tak, ale też nie każdy będzie chciał starszego Zetora, może jakiś zagraniczny, inny, starszy. Dobra, następne pytanie od New Holland Team 2. Jak wam się sprawuje tour Agromash przy NH? Polecasz go? No pewno, że polecam, bo to jest ten tour w 2011 roku wygrał w konkursie na AgroTE w Kielcach. Tak, otrzymał złoty medal. Otrzymał złoty medal. Jak dotąd przez te kilka lat, nie wiem, tam 5 lat go mamy? Jest już trochę. Tak, 5 lat, tak. Z tego co liczę teraz właśnie w głowie, to 5 lat jest. I w sumie to do tej pory nic się przy nim nie działo. No oprócz tego, że nam się przez przypadek kabelek... Wąż chyba, tak? Nie, wąż. Kabelek nam się przy joysticku... Co? Zlutowałeś? Zlutowałem go, bo nie wiem, czy był za samo przymocowanie do przycisku, czy coś. Ale tak to nic się przy nim, jeśli chodzi o ten, to nic się przy tym nie, przy nim nie stało. Wszystko. Także możemy go polecić. Bez problemu, możemy polecić. Bardzo dobry, nie ma żadnych po prostu, ani do tej pory ani nie ma korozji, ani nigdzie nie pękł, nie widać po prostu niczego, żeby coś się z nim tam działo po tylu latach użytkowania. No to kolejne pytanie, Ursus C360 Bizon Z056. Dlaczego nie kupicie lawety do słomy? Póki co na razie nie ma tego w planach, jakby ktoś śledził filmiki mojego brata od początku, to staramy się co roku jakoś rozwijać, inwestować i na tyle, na ile możemy. No. Pomału, tak, a do przodu. Pomału, a do przodu, ponieważ jakby to powiedzieć, no zaczynaliśmy od zera z tym wszystkim. Tak, od zera do milionera. Tak, tak, także nie da się, bo z tego żyjemy, z niczego innego, więc nie da się. No zainwestować nie wiadomo ile pieniędzy. Wszyscy mówią kup to i... A skąd dobierać? A skąd na to wszystko? Jak kupiliśmy to, co planuję kupić, no to żeby mi ułatwiło, no to na razie to. Teraz są inne plany. Zobaczymy, co przyniesie 2018. Chodzi też również o ceny. I w ogóle ceny produktów rolnych. Nie wiadomo, jak to będzie. Nie? No właśnie. Panie Grzegorzu? Panie! No bo teraz... No, nie będę nic mówił. Dobrze, no a ja co bym chciał powiedzieć? No, to już jest koniec. Nie ma już nic. Nie ma już nic. Może nagramy jakieś kolejne Q&A. Wszystkich, co w komentarzach prosili o pozdrowienia, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ale jeśli chodzi o pozdrowienia, czy inne też tego typu informacje, to w środę jeszcze ukaże się jedna kolejna część z kupna nowego ciągnika. Z tego filmiku. Nie wiem, dlaczego ja tak podpisałem. Na razie nie kupujemy, tylko oglądamy. Następny vlog pojawi się w sobotę. Taki typowo informacyjny, na którym się akurat dowiecie, jeśli chodzi o pozdrowienia, czy o inne tam rzeczy, o które prosili tam widzowie. Dlaczego tego akurat nie będzie? No bo były problemy, zresztą ja to wszystko opowiem na swoim kanale. Tak jest. No i co, no to byłoby raczej na tyle. Do następnego. Subskrybujcie, łapkujcie. Tak, i na tyle. Na razie.